Dzień dobry, dzisiaj się witam z Wami tak ogrodowo. Wyszłam sobie właśnie trochę dosuszyć włosy tutaj na zewnątrz i to jest takie fajne, wiecie, jak można sobie tak wyjść z mokrymi włosami na zewnątrz i się nie przejmować, że się człowiek przeziębi albo coś tam załapie. No, my mamy rozłożony basen, bo tak przez ten długi weekend była taka temperatura u nas, że no naprawdę ciężko było wytrzymać, było strasznie duszno. No i dzieciaki bardzo chciały, więc Tomek im rozłożył coś jedzie dużego. Dobra, przejechało. My tu mieszkamy, słuchajcie, koło ulicy, bardzo blisko, także wszystkie szumy słychać. Co jedzie, co ktoś idzie ulicą, to po prostu wszystko słychać. No, ale w każdym razie basen mamy rozłożony tak na chwilę, na parę dni. Tomek tam nalał wody, słuchajcie, z tego naszego zbiornika dużego. Dostosowujemy ją oczywiście do kąpieli, bo wrzucamy takie tabletki chlorowe. Zresztą sobie tam pływa gdzieś, ale nie widać teraz. Pływa sobie taki pływak i ta woda jest super, fajnie i jest gratis, także bardzo się cieszę, że tak sobie to wykorzystujemy. No, ale w każdym razie jest fajnie. Także miłego dnia Wam życzę, fajnego oglądania i lecimy z tym dniem. Takich tu mamy mieszkańców sporych w ogrodzie. Pomidorki jeszcze nam dojrzewają. Tutaj już są takie fajniejsze, no ale mimo wszystko jeszcze trochę trzeba poczekać. Ja na razie dokupuję w sklepie. Wróciliśmy do domu po takiej krótkiej wycieczce do centrum naszego miasta, słuchajcie. Strasznie dawno nie byłam tam w tych właśnie miejscach, w które się dzisiaj wybraliśmy. No i tak, wiecie, dzieciaki sobie zjadły lody, trochę pospacerowaliśmy, ale tak, wykupiłam na godzinę parking, no i trzeba było szybko wracać, bo się okazało, że czas tam mimo wszystko szybko leci, nawet jak się pomału spaceruje, tak to jest. Teraz tak, kroję owoce, bo moje towarzystwo już tam sobie poszło do ogrodu, także chcę, żeby coś też zjedli takiego owocowego, więc jakieś kawałki jabłek, banany, co my tam jeszcze mamy, nektarynki kupione, ale nie wiem, czy już są dojrzałe. Wczoraj, słuchajcie, wreszcie zerwałam pierwsze jabłko z naszego apple tree. No, także pierwsze jest, ono jest takie dość twarde, bo te nasze jabłka są takie właśnie twarde, ale są idealne na sok, także czekam, żeby jeszcze reszta mi tam dojrzała. I będziemy cisnąć soki jak najbardziej, bo teraz wiecie, jak robię jakiś sok z tych jabłek sklepowych, o, to one są takie miękkie, że mi z tego wychodzi jakiś mus. Także, no nie bardzo. Dobra, tyle. Zabieram to wszystko i przenosimy się na ogród, biorę jakąś książkę, będę sobie tam siedzieć, czytać chwilę, bo muszę ich pilnować. Na razie nie pozwoliłam wchodzić do basenu, dopiero jak ja przyjdę. No i tak, to będziemy właśnie teraz sobie czas spędzać. Pogoda piękna, upalna, bardzo, bardzo upalna, także
najlepiej sobie usiąść w cieniu. Teraz taki chill ogrodowy, chwilowy. Moje towarzystwo się kąpie w basenie. Ja sobie wzięłam książkę. Czytam już drugi raz, słuchajcie, już mój własny egzemplarz i zaznaczam sobie, podkreślam różne rzeczy. Super jest ta książka, naprawdę polecam zdecydowanie. A tu jeszcze mam taką, którą już skończyłam czytać wczoraj. Właśnie chciałam Wam pokazać Fenomen poranka. Fenomenalna rzeczywiście jest ta książka i tak wzięłam ją z biblioteki. Zastanawiałam się, czy w ogóle ją brać, czy ja będę to czytać, bo gdzieś tam raz coś słyszałam, wiecie, gdzieś tam dzwonili, ale tak nie bardzo dokładnie. Ktoś tam coś mówił, że to jest o tym, że jak się tam rano zrobi jakieś tam rzeczy, to później się ma spokojniejszy dzień. Tak myślałam, że no dobra, no to przecież nie zawsze mam czas, żeby wszystko zrobić rano, no w ogóle bez sensu i tak dalej. Ale stwierdziłam, że dobra, no wezmę i zobaczę, zawsze mogę oddać. Szybciej, no nie jeszcze, jak nie będzie mi ta książka pasować, ale po prostu przeczytałam ją jednym tchem. Też Wam bardzo polecam tą książkę, jest super, naprawdę. Nie o tym, że mamy wszystko zrobić rano, a potem, nie wiem, siedzieć i już nic nie robić, tylko jak dobrze zacząć dzień produktywnie, żeby później wszystko się układało po naszej myśli. Także super, naprawdę fajna książka, też Wam polecam bardzo, bardzo gorąco. Ja mam jeszcze parę pozycji różnych na mojej liście, no i będę właśnie się starała gdzieś znaleźć te książki, albo w bibliotece, albo, no, albo po prostu, żeby sobie kupić tak na własność, bo czasem są tak ciekawe, fajne rzeczy, że naprawdę warto usiąść i poczytać chwilę. No, także ja teraz sobie dalej czytam. Oj, nie przyniosłam sobie ołówka, teraz się kapnęłam, także jeszcze się zaraz wrócę po ołówek, bo będę sobie coś tam zaznaczać. No i tak, w cieniu sobie siedzę, a dzieciarnia się pluska teraz na słońcu, ale wysmarowałam towarzystwo balsamem na słońce, mają czapki, mają okularki do pływania, bo Mikołaj nurkuje, także teraz taki chwilowy chill. Serki homogenizowane, ciasteczkowe, są przepyszne. Nie wiem, czy zjedzą całość, ale jak nie, to ja dojem. Sobie wyjmę jogurt naturalny, niech się to chwilę ociepli, bo tak nie bardzo lubię takie proste z lodówki, wiecie. Teraz to nie problem, jest 28 stopni w domu, to ogrzeją się w mig, tak żeby były takie fajne do jedzenia. Jeszcze wezmę jedną rzecz. Wiecie co, byłam w sobotę na zakupach w Lidlu i tam była taka jakaś oferta, że jak się kupowało, robiło zakupy za 200 zł, to za złotówkę można sobie było wziąć takie musli w takiej tubie. Także jestem bardzo ciekawa, jaki to jest smak. Ja wzięłam jakieś owocowe takie dodatki. Także zobaczymy właśnie. O, ale fajnie to wygląda. Jak ładnie pachnie. Ojejku, jak pięknie pachnie owocowo. Ja dzisiaj nie mogę. Nie, no super. Zobaczcie, to jest w środku coś takiego. Także takie dosyć duże kawałki owoców. I widzę, że są płatki owsiane i jakieś takie różne rzeczy. Za chwilę sobie przygotuję taką przekąskę. No nie, no ten zapach jest po prostu super, słuchajcie. Fajna.
Dobra, no takie, takie promocje to ja lubię. Nawet byłam zaskoczona trochę, bo jakoś chociaż była reklama przy wejściu do sklepu, ale nie zwróciłam uwagi. No i tak dopiero pani przy kasie mi mówi, czy ja chcę sobie wziąć takie coś. Także oczywiście, czemu nie? Nawet tak, żeby wypróbować, bo normalnie to kosztuje kilkanaście złotych. Nie pamiętam ile, czy 15, czy 16, jakoś tak. Także fajnie, tak wiecie, na próbę, żeby sprawdzić, jakie to jest, to akurat nie. Dobra, no to tak, to zostawiam na chwilkę i wracam tam do nich, do ogrodu. Wrzucamy kukurydzę. Będzie taka przekąska przedobiednia. Dzisiaj w menu obiadowym jest leczo jeszcze z wczoraj. Tak między innymi, bo jeszcze tam mam jakąś taką potrawkę z indyka. Ale jeszcze w międzyczasie rozkrajam tego jegomościa. Mam taki cały melon kupiony i zaraz zobaczymy, czy będzie dobry. Ale piękny w środku i nawet ma niewiele pestek. Super. Ale będzie uczta, wszystko rozkrojone. Idziemy zajadać w ogrodzie. Idealna przekąska na dzisiejszą pogodę. Przyszłam po kolejne posiłki, które zabiorę do ogrodu, bo dzisiaj pewnie tam będziemy stacjonować przez jakiś czas, tak myślę. Dzieciarnia się tam, wiecie, tapla w tym basenie i tak na zmianę ich pilnujemy z Tomkiem, więc teraz on tam ma chwilę dyżur, a ja przyszłam nam nałożyć leczo. Już się oczywiście musiałam uciapać, zaraz się przebiorę, ale to tylko woda. Zaraz się idę przebrać w ogóle w coś na szelkach, bo strasznie mi jest gorąco. No, także nakładam leczo. Zaniosę, to sobie przegryziemy. Dzieci na razie jeszcze nie chcą nic jeść. Arbuz oczywiście zjedzony, był przepyszny, naprawdę. Także, no mówię, idealny owoc na obecne warunki. Dobra, zbieramy się z tą tacą zaraz. Mam tutaj wszystko gotowe, michy, chlebek. Będziemy zajadać. Musiałam przerwać na chwilkę. Ale już jestem. Moi mili, ja już się z Wami pożegnam. Bardzo Wam dziękuję, że dzisiaj tutaj do mnie zajrzeliście. Łapki w górę oczywiście bardzo mile widziane. Jeśli się Wam ten film podobał, to zostawcie. Ja Wam życzę udanego tygodnia, jego drugiej połowy w sumie. I widzimy się w kolejnym filmie w piątek. Do zobaczenia!